Witajcie. Słuchajcie, jestem na nowej wodzie. Tutaj chcę popatrzeć, co się dzieje. Szukam miejsca, gdzie mogą być karpie. A przy okazji pokażę wam piękne gniazdo sandacza. Gniazdo sandacza czym się różni od gniazda karpia? Słuchajcie, różni się tym, że gniazdo karpia ma w środku muszle. I uczęszczane takie gniazdo jest często czyste i kamieniste na samym dnie. Natomiast gniazdo sandacza muszle ma wypchnięte dookoła tego gniazda i widać taki pierścień muszli naokoło, a na dnie tego gniazda ma mnóstwo różnych patyków liści. Chodzi o to, żeby sandacz, który jest w środku, nie odróżniał się i nie był widoczny z góry na płytkiej wodzie, bo jego grzbiet również jest czarny. Także zobaczcie sobie sami na własne oczy, jak to wygląda. Na razie. Takie miejsca należy chronić. Ja teraz pomalutku stąd się wymykam. Jest tu pełno przeczorów, ładnych gniazd do sandacza. Pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, że mamy takie wody. Oh yeah.